teraz ostatni po tych skokach, ale super, super, super bajkowo jest. Już poniedziałek, wracamy 26, drugi dzisiaj wracamy już do Warszawy, także było pięknie. No to pakujemy się. Bye. Małe piekarnie, gdzie sami wypiekają, tylko nie wiem, czy w piekarni, czy w tym domku, ale... A, tylko gotówką, no dobra, coś tam, po którędy to się wchodzi. Tędy. A, tu jest wejście do piekarni. Dzień dobry. Dobrze wchodzimy. Dzień dobry. Chyba w piekarni nigdy nie byłaś, tam gdzie się piecze. Nie? No właśnie. Byłam naprawdę w wielu dziwnych miejscach i w wielu magazynach. Masz ten talent, ale w piekarni. Dobra, to trzymaj to. Może kupiliśmy sobie, słuchajcie, bezpośrednio w piekarni. Ja potrzebuję pieniędzy, a ja ich nie mam. Pokaż mi to. Masz. I powiem wam... Czeka. Co nam powiesz? Powiem wam, że zapłaciliśmy za to śmieszne pieniądze. Bo same koguty, to tradycyjnie to jest po 8 zł, to jest 16. A tak. Tu jakąś bułkę mi pani po 80 groszy liczy. Tu też coś, drożdżówka 2 zł, taka wielka. No takie ceny hurtowe właśnie, także przyjeżdżajcie. Do Janowca można się dostać promem, ale my już nie będziemy się bawić w takie przyjemności, jedziemy naokoło. Zaraz wjedziemy do Bochotnicy. W Bochotnicy jest zamek, który niestety nie wiemy, jak tam trafić, a nie chce nam się szukać na tych mapkach, bo może i byśmy gdzieś to namierzyli, ale on jest gdzieś w tych chaszczach. Jest taka legenda, no ponoć nie jest to potwierdzone, że wybudował to dla swojej kochanki, dla Estery, Kazimierz Wielki w XIV wieku. Ale tak czy inaczej na pewno to była posiadłość rycerska, między innymi posiadłość Firlejów, tak? I na tym zamku mieszkała brygada, nie wiem, rycerzy czy z tego grona, która dokonywała tutaj rozbojów i w pewnym momencie temu całemu towarzystwu przewodziła kobieta Hersztbandy, która się nazywała Katarzyna Zbąska. Nagromadziła pełno skarbów, ale ją złapali gdzieś tam, prawda, wykryli, gdzie ona to chowa. No i oczywiście dostała karę śmierci przez łamanie kołem. Tak się zakończyła kariera. Co to za kara śmierci? Jak to się robi? No było takie koło, gdzie ci łamało wszystkie kości. Wow! Jakaś średnia przyjemność. To już wolałbym w inny sposób. A jest to gdzieś pokazane czy coś? No podejrzewam, było że to w Reszlu? Chyba w Reszlu, tak. Albo gdzieś tam wyjechać. Ja najlepiej zapamiętałam anielskie łaskotki. Jak to była taka maszyna, gdzie człowiek tak był, tak wszystkie kończyny miał tak totalnie rozwarte, tak jak się tylko dało. I to tak go łaskotało, dopóki mu nie zeszła ta łaskota. Polecam. Pod upadł w XVII wieku ten zamek. No i zostały tylko ruiny. Fajnie, fajnie. Makabrycznie się do tego Janowca jedzie, są kiepskie oznaczenia, nie wiadomo gdzie na parkingach stawać. Co zwał by się nic nie zwał być. Więc trochę nam to skitoliło humory. A minie. No dobra, to jesteśmy w miejscowości, która już była lokowana w 1537 roku, bardzo wcześnie. Który to wiek? 1500 do 16. No, więc witamy w wieku XVI. I to był jeden z większych zamków naszej Rzeczpospolitej. W ogóle on miał 98 pokoi na Emi. I posiadał jeszcze takich wielkich, 7 wielkich sal. Pewnie można było tańcować. I wszystko, moi drodzy, sponsorował pan Firlej,
którego poznacie tutaj też na w Lubelskiem, bo on też i chyba zamek w Kozłówce i tam w Lubartowie działał. I był zamieszkały zamek do końca XVIII wieku. No. A no to ten kościółek było widać z tego, z Kazimierza. Ten tam. A tak, tak, było właśnie, widzisz, było go widać i trzeba było patrzeć w tę stronę i namierzyć sobie. No. I później zaczął zamek popadać w ruinę. Ostatni właściciel podjął Leon Kozłowski. To był prywatny właściciel, który w latach 30. już w XX wieku próbował jakoś ten zamek przywrócić do stanu używalności. No tak średnio mu się chyba to udało. No i przekazał to, czy sprzedał muzeum. Tutaj oddział nadwiślańskich, chyba muzeum w Janowcu. No i coś tam odnowili, tak? No i to widać, co widać. O, dożynki były. W poniedziałki macie wstęp wolny, polecamy, my nawet nie wiedzieliśmy. Chodzimy. Schody. No i schody, Noemi, twoje ulubione. Pytałem się, o Jezu, pytałem się Noemi, coś ci się nie podobało podczas pobytu w Kazimierzu? Schody. A, schody. Uj, jakie fajne łokienko, nie pokazuje za dużo, ale łokienko. Zaraz zepsujesz. O, widoczek. Panienka z okienka wygląda. Zobacz sobie. Fajnie. Ale jak widać, fajnie tam popatrz na te pola. No położenie też było piękne tego zamku. Ten zamek w ogóle chcieli odbudować całkowicie. Ale no tak jak widać, chyba im nie wyszło. Ale nie wiem, ponoć jeszcze nie zrezygnowali do końca z tych planów. Zresztą jak wiecie, te zamki w Polsce ciągle jest dyskusja. Odnawiać, nie odnawiać, odbudowywać, nie odbudowywać. Niektóre ruiny są urocze, no ale też fajnie by było, jakby stał zamek. Taki jak i kiedyś, tak, w pierwotnej formie. No, już wyżej nie możemy wyjść, ale trzeba przyznać, że robi wrażenie. Raczej. No to robimy. Tutaj też można się zatrzymać, jest dużo agroturystyk, tak jakby ktoś chciał w Janowcu. No ładnie, no klimacik ładny. O, widzisz, tutaj stropy. Popatrz, to się wszystko sypie. No. Niestety. No, robi się gorąco. No. To, no. Dzień dobry, można? Fajans holenderski, czyli od XVII do XX wieku, tak? No. O, i tu masz pewnie zastawę, która... No, tutaj mamy 1800, tutaj też 1820, więc takie klimaciki. Ale tu mamy te talerze. No, talerze mega. Tu talerze to już są 82 rok, czyli to już jest nasz wiek. A to 1575, ale to chyba jakaś rekonstrukcja, lata przepraszam. 1903-1905. Edycja dla upamiętnienia. 1903 rok. Aha, bo tutaj może po prostu coś upamiętnili. No dobra.
pani uparcie. O, tu jakie fajne. Co to, misie? Te pieski, co to jest? No, tak średnio. O, 1790, a to 1850. Fajnie. No, ładnie, ładnie. Taka sztuka fajna. A te 1780 też mamy, gdzieś XVIII wiek nawet. No, czyli pewnie od XVII, od XVIII wieku są. O, tu jakie piękne te motywy. No, ja, to już rok 1920, urodziny naszego papieża. 1895. To też XVIII wiek. O, i te też są piękne. Na takich talerzach teraz podawać, nie? Danie, ktoś przychodzi do nas, a my mu serwujemy. Też 1700 z groszami, 1700, no, piękne. Ty byś się dobrze czuła w ozdabianiu takiego czegoś, bo Naomi faktycznie ma taki zmysł artystyczny, bardzo lubi, bardzo lubi. W przeciwieństwie do antytalencia swojego taty, to ja już też mówiliśmy o tym. A to 1890. Na górze. Szczerze mówiąc, jak to pamiętam, tak ciągle śpiewa, to ja się nie dziwię, że ten zamek się pali. No, jest to możliwe, że od tego. No dobra, to zameczek sobie opuszczamy. Teraz sobie pochodzimy tutaj po terenie i tu gdzieś ten mini skansen jest, to sobie zobaczymy. A jest punkt widokowy. No to idziemy. To podejrzewam, że zamek sobie... Też są trzy krzyże. No być może też na podziękowaniem za ocalenie w czasie epidemii, tak? No i oddalenie epidemii, bo oni tutaj... No przez jakieś zarośla się przebijamy. Ale... Ale szła dziewczyna i powiedziała, że 4 minuty szła. Dotarliśmy... ponoć do punktu widoku, tak, dotarliśmy, dobra. I mamy magiczny ogród. O, do Hollywood mamy tylko 12 tysięcy. Ej, to o, do co? Lublina niedaleko. Do piekła mamy 130, to może z daleka od tej. No, jadło z pejzażem. No dobra. Na przełom Wisły i Kazimierz Dolny. No i mamy tutaj... O... Widać Kazimierz? Voilà. No właśnie. Do tego punktu widokowego takie nieciekawe to przejście, bo sporo tego wadów, tak jest taka. No bo tutaj no to faktycznie jest taka fajna ścieżka, a tam no to już jest po prostu. Moim zdaniem te krzaki to oni tam powinni wyciąć z tej jednej strony, żeby był punkt widokowy. Chyba, że oni po prostu nie wycinają ze względu na to, żeby tej skarpy nie osłabiać. Bo jednak te rośliny, to one tam trzymają to wszystko. Jakoś tak znajomo dziwnie wygląda. No to tutaj nieopodal tego zamku jest taki skansenik. Mamy tutaj dwór dzwoniak. Może to jest ten, który stoi tutaj, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem.
No być może. No zobaczymy, czy da się tam wejść. Może i się da. No, tutaj będziemy mieć spichlerz. Dzień dobry, będzie można wchodzić. O, jak fajnie, dziękujemy. A to są szkuty wiślane. Popatrz, czymś takim płynąć, nie? To prawie jak wczoraj tym statkiem naszym. No, nieźle. To pierwsza połowa XX wieku, coś takiego. Dobra, to sobie wejdziemy na górę. A tu jaka przeprawa po wodę do Służęta przyprawiamy. Tak dawno, potem powiedzmy te 50 lat, ale no jest zmiana jaka, tak? No dobra, to idziemy tam zobaczyć, co jest na górze. No i tutaj widzisz, mamy całe życie, tak? Ludzi. No. I też sobie radzili i też żyli. O, a tutaj mamy Janowiec w 60-tych latach. To co, idziemy teraz tam, nie do tego dworu. No. No bo tam jest. No i stamtąd. Gdzie stamtąd? Stamtąd jedziemy w dół. Na ryneczek tam pod kościół. No i dwory, widzisz jak wyglądały. Zawsze te kolumienki, tak? No. Tak. Zawsze fajne to takie. Tu zajeżdżał powóz. Dzień dobry, tu można, tak? A, od 14. Pojedziemy sobie jeszcze tam w dół do miasta. Wstąpimy sobie do kościoła i do, na ten ryneczek, tam chyba jest jakiś, no i zobaczymy co dalej. No jak ci ten cebularzyk smakuje? Jakby ktoś nigdy nie jadł, to wygląda to tak, taka jakby drożdżówka z cebulą. Rewelacja. No to chyba pierwszy raz jadłem w Lublinie. No to tak naprawdę mega to, no bo to jest przysmak lubelski. Jedziemy przez kobylstone. Że też takie urokliwe miejsce, to nie wiem, gdyby ktoś chciał sobie tutaj przyjechać, jakiś domek z kawą, to też fajne. Też są takie domy często. Dobry był ten cebularz. Dobry. O, stąd ładnie zamek też widać. No tak. W tych zamkach to jest fajne to, że z każdego miejsca jest inny widok. Tak, no. W tych miasteczkach to zawsze jest sobota albo niedziela, nie? No, tak. Zawsze cisza, spokój, tak się nic nie dzieje za bardzo. O, a tu jest, urzęduje wójt. Patrzymy też na te wszystkie urzędy. Popatrzcie, jaki urokliwy urząd miasta. Urząd, no, gminy w zasadzie, bo to jest wioska. Widzicie wszystko z kamienia, tak, te domeczki piękne. Dobra, to idziemy. O, zobacz, jaki ten domek ładny. No, bardzo ładny i tam. I ma tak połączenie starego z nowym, nie? Bardzo urokliwe są te sklepy w tym. O, tu pensjonat jest. No.
O, tu Maćkowa chata. I tu widzisz, kluski można zjeść. O, a gospodyni poleca, widzicie, jakbyśmy nie byli, byśmy byli głodni, no bo nie jesteśmy, tak, no bo to jest młoda godzina. Ale no, rewelacja. Ten kamień jest cudowny w ogóle. Tak to się pięknie wszystko komponuje. Nawet taki najprostszy domek, tak? Ma swój, te fugi jak fajnie wyglądają. Pomimo, że tak zrobione, wydaje mi się prosto. O, ten domeczek jakiś liczny, no, no nieprawdopodobny, naprawdę. Jakby te krajobrazy Nemi wyglądały bez tych kościołów, powiedz, no. O, tu jest piękny też dom, bardzo ładnie zrobiony. Akurat anioł pański biją na 12. Tu. No, pięknie. Wszystko naprawdę ładnie jest zorganizowane, zrobione. No tutaj popatrz, jak mają ślicznie. No, tu też pięknie, nie? Ta plebania, widok tam na zamek. Jakbym był pisarzem, to bym tylko w takie miejsca przyjeżdżał i książki pisał. Bo to tylko po prostu czerpać. Są pisarze, którzy potrafią czerpać z takich miejsc, to sobie przyjeżdża i opisuje po prostu te miejsca, fabułę wstawia. Chyba nigdzie nie mieliśmy, żeby tak zamek zza kościoła wystawał, nie? Nie, nie było raczej. Przypomnę sobie. Zobaczymy, czy kościół otwarty, czy nie otwarty. Jakby ktoś chciał sobie tak poczytać bliżej. No tutaj widzicie. To jest ulica Zamkowa, też taka urokliwa, fajna. I tutaj można się wspiąć, zaraz tylko może do wysokości tego domku. Jak byliśmy właśnie ze 2 lata temu w tych magicznych ogrodach, to postanowiliśmy wejść do zamku tędy, ale nas komary napadły, nie było żadnych szans. No i daliśmy sobie spokój. To pa, kochani, żegnamy się właśnie z Janowca, już niestety wyjeżdżamy, nasze wakacje już się powoli kończą i no, już wsiadamy do samochodu i jedziemy do Warszawy. Do zobaczenia, dziękujemy za tegoroczne wakacje. Będziemy oczywiście cały czas kręcić z różnych wycieczek z Warszawy, z Mazowsza. Może jeszcze gdzieś się na weekendy będzie wyskakiwać. No, uda się. Pa, pa. Bye. Trzymajcie się.